Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie, zapraszam dzisiaj na film, w którym będę odpowiadać na trudne pytania, które zadaliście mi na Instagramie. Te pytania są zazwyczaj trudne, krępujące, to są tematy tabu, to są rzeczy, o których normalnie się nie rozmawia, to są rzeczy, na które ja zazwyczaj muszę się otworzyć, żeby w ogóle na nie odpowiedzieć. Mam nadzieję, że Wam się film spodoba i że będzie tu dużo mądrych rzeczy, albo chociaż trochę mądrych rzeczy. Zobaczymy, co nam tutaj dzisiaj wyjdzie, żeby nie przedłużać. Zapraszam. O, słuchajcie, na początek, na rozgrzeweczkę, takie pytanie chyba, które najczęściej się tutaj pojawiało, naprawdę dużo osób o to zapytało, a ja myślę, że to jest takie właśnie rozgrzewkowe pytanie. Nie pamiętam, czy odpowiadałaś na to pytanie, szczepiłaś się przeciwko COVID i to właśnie było wielokrotnie powtarzane, czy ja się szczepiłam? No i generalnie takie pytanie, co ja o tej szczepionce uważam. Co sądzę o szczepieniu właśnie na COVID-19? Wydaje mi się, że to jest takie pytanie bardzo gorące, bardzo na czasie, no bo sytuacja jest jaka jest, jesteśmy teraz chyba w tym szczycie jakimś zachorowań, ponad 1 000 000 Polaków jest na kwarantannie z tego, co słyszałam, natomiast ja tak pojedynczo dopuszczam do siebie informacje z wiadomości, staram się przynajmniej, bo oszaleć można. Tak, jestem w pełni zaszczepiona, natomiast nie przyjęłam dawki przypominającej. I teraz będzie lincz z obu stron, bo nie dość, że jestem nie w pełni zaszczepiona, ale bez dawki, to będzie hejt od szczepionkowców, a z drugiej strony od antyszczepionkowców, że w ogóle jestem zaszczepiona. Tak, jestem i to już jest mój czas na dawkę przypominającą, natomiast powiem Wam szczerze, że jakoś nigdzie nie wyjeżdżam, coś mi się na razie nie spieszy, jakoś tak na razie zwlekam, trochę szczerze powiedziawszy, licząc na to, że ten COVID pomału od nas odejdzie, się skończy i przerodzi się w coś naprawdę łagodnego, bardzo szczerze wierzę właśnie w ten bieg wydarzeń, te opcje, że szczepionki na COVID będzie dobrowolne, tak jak szczepienie na grypę. Obserwuję też, co tam mniej więcej dzieje się w innych krajach. Wiem, że w Irlandii ściągnięto prawie wszystkie obostrzenia, nie licząc maseczek. Natomiast tam jest bardzo duży, wysoki odsetek zaszczepionych osób. Wiem, że chyba Wielka Brytania też rezygnuje z większości tych obostrzeń i coraz głośniej chyba dochodzą do nas głosy, że po prostu COVID będzie się leczyło lekami. I jest coraz więcej właśnie tych leków na COVID, czyli szczepionka nie będzie już przymusem. Ona w ogóle nie jest przymusem, tak? Natomiast no niby nie jest przymusem, ale jednak wszyscy wiemy, jak to wygląda, tak? Każdy jeszcze ma prawo o sobie decydować i mam nadzieję, że to prawo decyzji o tym, czy chcemy, czy nie chcemy, czy jesteśmy za, czy jesteśmy przeciw, będzie jeszcze różniejsze. Czyli COVID zelżeje do tak pospolitej choroby, jak to są, wiecie, ja nie jestem naukowcem, ja nie siedzę w temacie, ja się tym nie interesuję jakoś bardzo. Ja mówię, co ja czuję i co ja bym chciała. Chciałabym, żeby to było na zasadzie grypy. Chcesz się szczepić, szczepisz się, nie chcesz, przechodzisz to jak grypę, nie idziesz do szpitala, przechorowujesz. Z tego co wiem, to ta wersja Omikron, czyli ta ostatnia mutacja, jest już na tyle lightowa, że właśnie większość osób przechodzi ją jak przeziębienie. Także trzymam kciuki po prostu, żeby tak to wszystko dalej przebiegało. Natomiast ja zaszczepiona jestem i mój paszport covidowy, czy też certyfikat covidowy jest jeszcze całkiem długo ważny. Natomiast nie teraz, teraz już nie wszystkie kraje go honorują, bo niektóre kraje, że mają, że na przykład pół roku jest tylko ważny. Jak sąsiedzi reagują na sąsiadkę youtuberkę? To też jest takie lajtowe, ale chciałam na nie odpowiedzieć. Słuchajcie, i tylko jedni moi sąsiedzi wiedzą, że co robię. I sąsiadka jeszcze, ale myślę, że ona jest starszą kobietą, znaczy wiem, że jest starszą kobietą i nie robi to na niej żadnego wrażenia, na sąsiadach też. Bo raczej jak się zna taką osobę nie z YouTube'a, tylko prywatnie, a później się dowiaduje, co ona robi, to ona jest taką zwyczajną Aśką sąsiadką, a nie żadną youtuberką. A poza tym, co to za wyczyn być youtuberem? Chyba nie już taki wielki w obecnych czasach. Także no nie ma z tego tytułu ochów i achów, a ja też nie obwieszczam tego wszystkim sąsiadom, wbrew masanom, nie stoję i nie mówię, słuchajcie, mam kanał na YouTubie. Także ja też nie wiem, co tamci sąsiedzi robią, ale ci, co robią, już nie wiem. Więc po prostu chyba nie zaglądamy sobie w te sekcje i kwestie, ale tak jak mówię, to raczej
żaden większy wyczyn. No to już przechodzimy do troszeczkę większych tematów tabu, a mianowicie do okresu. I to zawsze pojawiają się jakieś pytania związane z okresem, a ja bardzo chcę odczarowywać tę dziedzinę życia, bo to jest zupełnie normalne. I tutaj jest pytanie o to, jakie są moje miesiączki, czy mam PMS-a. Słuchajcie, ja jestem chyba jedną z tych bardziej szczęśliwych osób, która miesiączki przechodzi bardzo, bardzo lajtowo. Jak na przykład ktoś mnie pyta, ćwiczysz w okres? Tak, ćwiczę, nawet w pierwszy dzień, bo nie mam z tym absolutnie problemu, praktycznie żadnych dolegliwości. Tak naprawdę dopiero po urodzeniu Hani dopadły mnie pierwsze dolegliwości, a mianowicie migreny. One czasem są, czasem nie ma ich, czasem są bardzo silne, a czasem są lekkie, czasem wystarczy jedna tabletka, czasem trening, a czasem dwie tabletki albo trzy. Różnie to bywa. Natomiast generalnie przez całe swoje życie mam okres od 14 roku, może nawet i wcześniej, może od 13, no to dopiero teraz od 2-3 lat mam jakieś tam problemy. Myślę, że to jest też związane z wiekiem, ale lekarz uspokoił mnie, że to po ciąży takie rzeczy się dzieją i że to jest zupełnie normalne, bo tam zawirowania hormonalne mogą się przydarzyć. Także okres przechodzę bardzo dobrze, tak wysłuchując ogólnie historii kobiet i ich doświadczeń z okresem, to mój jest lajtowy, mówię to tak obiektywnie. No natomiast PMS-a to ja mam, znam Ci to uczucie. Jestem rozdrażniona, jestem wściekła, dużo rzeczy mnie irytuje, chce mi się bardziej jeść, chce mi się słodyczy. Też ten PMS jest bardziej, raz jest gorszy, raz jest lepszy, różnie to bywa. Natomiast tak, czuję, mam to uczucie rozdrażnienia, a czasem nawet i beznadziejności. I czasami mam serdecznie wszystkiego dość, ale w tych dniach po prostu bardziej przed okresem niż w trakcie okresu pozwalam sobie zwolnić i pozwalam sobie na więcej, bo mój organizm tego potrzebuje. Co sądzę o piercingu w sutkach? I to już jest też takie dość intymne pytanie, prawda? Ja uważam, że słuchajcie, piercing, tatuaże, wszystkie modyfikacje ciała są jak najbardziej dozwolone i to jest decyzja indywidualnej osoby, gdzie chce piercing mieć. Mi osobiście się to nie podoba, w sensie ja bym sobie tego nie zrobiła, ponieważ to nie leży w mojej kwestii zainteresowań, a i estetycznej. I po moich doświadczeniach z piercingiem w uszach, który goi się w nieskończoność, nie wyobrażam sobie, jak można wytrzymać to gojenie. Już tam pali ho ten ból przy przebiciu, jak można wytrzymać to gojenie. Natomiast jeżeli komuś się podoba, to rób, nie zastanawiaj się, nie patrz, co myślą inni i nie sugeruj się tym, co myślą inni. Innym się też wiele rzeczy u mnie nie podoba, a ja i tak mam je zrobione i dziękuję, do widzenia, bo to moje ciało, moje decyzje i moje życie i uważam, że to jest najważniejsze. Czy ja bym sobie zrobiła? Nie. Czy bym źle wyraziła się o osobie, która taki piercing ma? Absolutnie nie. Ostatnio mówi się dużo o zabawkach eretycznych. Czy sama takie posiadam? Co o nich sądzę? Tutaj właśnie też było kolejne pytanie. To jest też chyba kolejny temat, który gdzieś tam wygrzebujemy z tych otchłani ciszy i tabu. I właśnie coraz głośniej się o tym mówi, coraz głośniej się edukuje, że takie rzeczy są zupełnie normalne, że są też potrzebne, że są pomocne, że naprawdę mogą ulepszyć i ułatwić. I fajnie jest to odczarowywać. Słuchajcie, no ja jestem dzieckiem lat 90., gdzie o seksie prawie w ogóle się nie mówiło, a seks-shopy to były takie miejsca, gdzieś pozasłaniane kotarkami, gdzie chodzili tylko podstarzali panowie z fetyszami. Natomiast dziś to wygląda, moi drodzy, zupełnie inaczej. Nawet jeżeli wstydzisz się, krępujesz iść do miejsca, które takie gadżety sprzedaje, wszystko dzisiaj można dostać w sieci. O wszystkim można przeczytać i posłuchać w sieci. I ja uważam, że właśnie może nie warto o tym krzyczeć, bo dla mnie dalej te tematy seksualne, już kiedyś o tym mówiłam, moje tematy seksualne dalej chciałabym, żeby zostały w mojej strefie, bo są dla mnie bardzo intymne. Natomiast takie ogólne rozmowy i ogólne o tym mówienie, ja myślę, że jest fajne, że powinniśmy to właśnie odczarowywać i głośno o tym mówić, więc ja mówię, że gadżety seksualne
powinny być normalizowane. Czy ja taki posiadam? Jak mówię, dla mnie to są intymne tematy, które wolałabym, żeby pozostały w naszej strefie. Natomiast coś tam mamy i na tym tę dyskusję zakończę. Bo to jest co innego właśnie mówić, ogólnie rozmawiać, a co innego... No tak się uzewnętrzniać. Natomiast, żeby nie było, że pozostawiłam to pytanie bez odpowiedzi, to tak, takie rzeczy w domu są. Nie w jakiejś licznej ilości, natomiast coś tam się pojawia. Czy Ania przyłapała Was kiedyś w intymnej sytuacji? Jak tak, to jak się zachowałaś? Nie, taka sytuacja jeszcze nie miała miejsca. Zobaczymy, zadajcie to pytanie za jakiś czas i zobaczymy, co się wydarzy. Ja myślę, że warto zachować zimną krew i nie wiem, jak się zachować. Dajcie znać, czy Wam się to kiedyś przytrafiło. Ja myślę, że Hania jest zawsze taka, wiecie, to już jest trzylatek, ona już jest rozumek, ale jeszcze i dopiero od przed chwili jest rozumek i dopiero ten jej rozumek i ta świadomość zaczyna się budować. Ja myślę, że nie ma co panikować, tylko po prostu takie rzeczy trzeba na chłodno wytłumaczyć. Natomiast no, nam się nie przytrafiło, ale jestem ciekawa, czy Wam się przytrafiło. Jeżeli tak, to nie jestem ciekawa, czy Wam się przytrafiło, bo czy się przytrafiło, tylko jak zareagowaliście, co po prostu zrobiliście. To jest, wydaje mi się, ciekawe pytanie, ponieważ jeszcze nigdy takiego nie dostałam. Kwestia odmówienia bycia chrzestnym chrzestną, bo dziecku się nie odmawia. Co ja o tym myślę? Ja myślę, że to nie dziecko Cię prosi, bo za kilka lat dziecko... Za kilkanaście lat. Nie wiadomo, czy dziecko w ogóle będzie pogodzone z tym i będzie w porządku z tym, że zostało chrzczone, bo znam mnóstwo takich przypadków, gdzie no mnóstwo obecnie jest właśnie tych przypadków apostazji i niezadowolenia z tej decyzji podjętej przez rodziców, więc po pierwsze, to nie dziecko Cię prosi, więc możesz odmówić jego rodzicom. Natomiast wydaje mi się, że najważniejsze jest to, żebyś Ty była fair z samą sobą i... to Ty masz podjąć decyzję. Jeżeli nie uczestniczysz w życiu Kościoła, jeżeli nie godzisz się z jego naukami, jeżeli Ci się nie podoba, jeżeli nie chodzisz do Kościoła, jeżeli wiesz, że będziesz kiepską chrzestną według nauk Kościoła, bo to o to tutaj w tym wszystkim chodzi, o wiarę, a nie o bycie kiepską ciocią, bo te dwa czynniki tutaj należy rozróżnić, to ja myślę, że nie ma się co godzić. I po prostu mówisz rodzicom, słuchajcie, to jest wbrew moim przekonaniom, nie czuję się z tym dobrze i nie będę się czuła z tym dobrze, natomiast będę się starała być najlepszą ciocią, wujkiem, przyszywaną ciocią, siostrą, przyjaciółką, kimś tam na świecie. Naprawdę się będę starała, będę pomagała w wychowaniu, kiedy mnie poprosicie, chętnie przyłączę się właśnie do tego wychowania, natomiast to się kłóci z moimi wyznaniami i ja nie chcę pomagać Wam wychowywać dziecka w wierze chrześcijańskiej. Tyle. Wydaje mi się, że to jest całkiem dyplomatyczne. Mówisz jak jest, po prostu mówisz jak jest. Mówisz, że się nie sprawdzisz i tyle. A szantażowanie tych osób, które mówią, że dziecku się nie odmawia, to dopiero nie jest fajne. Czy obejrzałam swój film z porodu? Nie. Uwierzycie, że nie? Że minęły 3 lata, a ja dalej nie jestem w stanie. Wydaje mi się, że to jest tak, że to jest tak straszne. Wiadomo, ja poród wspominam miło. Dla mnie to było spoko doświadczenie. Nie było traumatyczne. Poszło mi szybko, poszło mi sprawnie. Byłam świetnie przygotowana. Ogólnie samo dobro. Natomiast jakby zderzenie wizualne z tym, wydaje mi się, że to jest jakby za dużo. Dziecko, które przychodzi przez kanał, i to moje dziecko, które przychodzi przez kanał rodny, no nie. Nie. Może na 3 urodziny, może na 10. Może się kiedyś przełamie. Ten film oczywiście jest w domowej biblioteczce. Natomiast no nie, no nie wiem, o co chodzi. Mogę Wam mówić o nacinaniu krocza, mogę Wam mówić o wszystkich szczegółach porodowych, ale tego filmu obejrzeć nie mogę. Nie wiem, o co mi chodzi. Chyba wizualnie to nie jest dla mnie. Chyba nie muszę tego. Czy ja to muszę oglądać? Nie, chyba nie. Jak wspominasz taką pierwszą wizytę u ginekologa? Nie w ciąży, tylko tak normalnie. Słuchajcie, ostatnio gdzieś widziałam jakieś statystyki, że tam gdzieś blisko 50%, 40 coś chyba to było, kobiet pierwszy raz znajduje się u ginekologa właśnie w ciąży. To są trochę zatrważające statystyki. Jak ja wspominam,
nie za dobrze, dlatego że też nie byłam w tej kwestii dobrze wyedukowana, przygotowana. Różne. To był. Mam wrażenie, że 90. To już nie 90, ale 2000. To było jeszcze takie, no taki zaścianek, nie? Nie szukało się informacji w necie, nie sprawdzało się. Wiedziałeś tyle, ile przekazano ci w szkole, albo ile przekazał ci rodzic. Czy to było traumatyczne doświadczenie? Nie, ale wydaje mi się, że właśnie bardzo takie wstydliwe, krępujące, jakieś takie właśnie mocno tabu i tak dalej. No nie za fajnie, nie za fajnie i wydaje mi się, że później przełamanie się też w dorosłym życiu zajęło mi sporo. Dzisiaj nie mam absolutnie problemu z tym, żeby pójść do lekarza, no oczywiście przeszłam całą ciążę, więc to też pewnie odczarowuje wiele rzeczy, tylko dla mnie lekarz jest lekarzem, nie? I dzisiaj to wiem, że on... No u nas w mniejszej miejscowości też krążyły jakieś plotki o niektórych lekarzach, pogłoski, ten drogą pantoflową tamtemu, raczej o nieprzyjemnych rzeczach, natomiast właśnie dzisiaj mam świadomość, że lekarz jest lekarzem i to jest jego praca i zadanie i cały dzień spędza na tej czynności, ale co mogę powiedzieć, że właśnie chciałabym, żeby moja córka poszła ze mną na pierwszą wizytę, żebym ją trzymała za rękę i nie mówiła, że to jest coś strasznego, tak jak z dentystą, do którego chodzimy. Fajnie, u pani Marty dostaniesz nagrodę, będzie super, zrobimy to i to i to, pokażesz pani ząbki, pani je wyleczy. Nie używamy słowa strach, nie używamy słowa ból, nie używamy w przypadku ginekologa słowa krępacja i tak dalej, po prostu od normalna wizyta u lekarza. Także mamuśki, jeżeli to jest jeszcze przed wami, taka wizyta, to ja myślę, że to jest, nie chcę nikomu narzucać, natomiast myślę, że to jest takie fajne podejście, żeby po prostu nie demonizować, nie przeżywać, idziemy i tyle. Ile najwięcej pieniędzy straciłaś, na przykład przez jakiś głupi błąd? Wydaje mi się, że to są krępujące pytania, bo po pierwsze nie umiemy rozmawiać o pieniądzach, a po drugie wstydzimy się przyznać do tych błędów, zwłaszcza tych, za które słono zapłaciliśmy. Nie wiem ile dokładnie, ponieważ nie chciałam nigdy tego policzyć, bo to mnie przerosło i jakby i co z tego, że je straciłam, w sensie dużo z tego, że je straciłam, natomiast nie były do odzyskania, więc nie chciałam drążyć tematu co do złotówki. Myślę, że to było tak gdzieś około 10 koła. Nie przegrałam tych pieniędzy, nie zgubiłam tych pieniędzy. Zwyczajnie zaufałam i zostałam oszukana. Tyle. To akurat jest taka historia, nie chcę się wkręcać w szczegóły. Natomiast było to powiązane z naprawą auta po wypadku, kolizji. Zderzeniu z tramwajem. Nauczona doświadczeniem, czy takich rzeczy się da nauczyć? Nie, bo po prostu ludziom się ufa. Nie można się zamknąć i nie ufać nikomu. Można, ale to był bliski. To był znajomy, to nie był obcy człowiek, wiecie? I to też chyba najbardziej bolało właśnie, nie te pieniądze, a to... że zostałam oszukana w tak perfidny sposób. Natomiast wydaje mi się, że właśnie takiej sytuacji nie da się uniknąć. Że zawsze warto być czujnym, natomiast nie można absolutnie nikomu nie ufać. A jak ludziom ufamy, to jak oni będą nas chcieli oszukać, to i tak nas oszukają, nie? W kasynie nie przegrałam, więc nie moja wina, więc tyle. Moja najgorsza współpraca. Wiecie co? No najgorsze dwie współprace, które na pewno mogę tutaj o nich opowiedzieć, że są najgorsze, to były dwa skamy, na które się dałam namówić. To nawet nie tyle, że ja się dałam namówić. To były dwie marki, które wydawały się, jak do nas pisały, do mnie i do mojej menadżerki, w zasadzie do mojej menadżerki, która jest właśnie odpowiedzialna za przekazywanie mi dalej tych informacji. One naprawdę wydawały się spoko. Wszystko było ok, firmy były ok, produkt sam przyszedł, był ok, więc jakby to nie chodzi o sam produkt, o to, co ktoś mi narzucił i tak dalej, tylko właśnie o ten cholerny patent, który oszukał was, moich widzów. No i jest mi strasznie właśnie przykro z tego powodu, jest mi strasznie wstyd z tego powodu, natomiast to było już jakiś czas temu, nawet dłuższy czas temu powiedziałabym.
I od tego czasu jesteśmy ultra czujne. Jeżeli tylko coś nam dzwoni i nie pasuje, a takich propozycji jest kilka dziennie, automatycznie je odrzucamy i nie zgadzamy się na coś takiego. Czyli na przestrzeni 11 lat mojego działania w sieci, dwa razy popełniłam ten karygodny błąd. Wiadomo, że na początku mojej kariery nie było w ogóle współpracy, ale też nie było skamów, czyli osób, które chcą za wszelką cenę oszukać Was i zarobić na Was, no to się zaczęło pojawiać. No i to na pewno były słuchawki i to były słuchawki HiPods chyba, z których, słuchajcie, ja byłam zadowolona, ja ich używałam, one mi się podobały, wszystko było z nimi okej. Później się dopiero, więc ja je Wam pokazałam, bo wiedziałam, że jestem zadowolona, że ich używam, to było oczywiście zgodne z prawdą. Natomiast później zaczęło się okazywać, że te produkty nie docierały, że szły bardzo długo, że były jakieś felerne, no i to było niefajne. Ja miałam na to mały wpływ, no ale było mi ogromnie wstyd. Natomiast druga firma to były takie leginsy. Jakie to były? To były takie leginsy do ćwiczeń, antycelulitowe. I to też dla mnie było spoko, bo one były wygodne, fajnie się w nich ćwiczyło, fajnie wyglądały, wszystko było super, ale ta firma się po prostu zwinęła. Słuchajcie, oni usunęli stronę internetową, nie zapłacili mi i wielu z Was nie wysłali produktu. Część z Was wiem, że dostała ten produkt, a część nigdy tego produktu nie zobaczyła. Ale żeby było fair, ja też nie zobaczyłam moich pieniędzy. Nie wiem, czy to jest fair. Nie, to nie jest fair, bo... No nie, bo my tego nie sprawdziłyśmy. Tylko to nie tak, że nie sprawdziłyśmy. To było jakby niesprawdzalne. Pisze do Ciebie firma, ma stronę internetową, wysyła produkt, rozmawiasz z nimi, wszystko jest okej. Nagle jak przychodzi co do czego po jakimś czasie, nie ma, są nienamierzalni, nie istnieją. Więc teraz już po prostu, mając na przykładzie te dwie współprace, wiemy, na co być bardzo wyczulonym i wiemy, na co uważać. No i na szczęście od tego czasu takie rzeczy mi się nie zdarzyły i jesteśmy, tak jak mówię, bardzo przeczulone. A jeżeli ktokolwiek, kiedykolwiek został takim czymś dotknięty z mojej strony, to jest mi bardzo przykro. Bardzo, bardzo, naprawdę jest mi bardzo przykro, bo nie takie były moje intencje i sama... nie wiedziałam, w co się pakuje. Jest tutaj jeszcze kilka tych pytań. Ja mogłabym gadać i gadać, ale wydaje mi się, że ja już się na razie nagadałam. Także słuchajcie, za dziś serdecznie Wam podziękuję. Mam nadzieję, że przyjemnie Wam się oglądało. I oczywiście pamiętajcie, że ten film jest cykliczny. Lubimy sobie, mam nadzieję, lubimy sobie porozmawiać właśnie na takie trudne tematy, więc zaglądajcie na Instagram, gdzie co jakiś czas pojawia się to okienko, żeby te trudne pytania zadawać. Albo jak macie jakieś pytania, to proszę, zostawcie je na dole, a ja póki co dziękuję serdecznie, pozdrawiam i do zobaczenia.